Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie. Pierwszy list Piotra, 5, rozdział 10, werset. Tak. Ten fragment mówi nam o temacie znalezienia łaski w trakcie wyzwań. Tego dłużej nie zniosę. Mam tyle do zrobienia, że nie wiem, od czego zacząć. Co będzie dalej? Jakie? Tutaj mamy różnego rodzaju opresje w tym świecie. Jakże często mamy pytania, które nas przytłaczają, na które nie znamy odpowiedzi i sprawiają, że czujemy się bezsilni. Takie doświadczenia opisane są także w Biblii. Widzimy tam kobiety i mężczyzn, przed którymi były wielkie wyzwania. Jeśli spojrzymy na to, spójrzmy na przykład Noego, który był sprawiedliwym mężczyzną i który znacznie odróżniał się, od swoich zepsutych towarzyszy w wyniku tego, że znalazł łaskę w oczach Pana, gdyż uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi i stał się sprawiedliwy pośród swego pokolenia w wyniku usprawiedliwienia, które jest z wiary. Gdy otrzymał od Boga zadanie, by budować potężny statek, został wyśmiany. A jak wyszedł mu Bóg naprzeciw? Ale Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Pierwsza Mojżeszowa, 6, rozdział 8, werset. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Pierwsza Mojżeszowa, 6, rozdział 8, werset. Ta niezasłużona łaska Boża nie tylko jest potrzebna do wiecznego zbawienia, ale także potrzebujemy jej na co dzień. To jest ta łaska Boża, która pokazuje nam, jak możemy prowadzić życie ku Bożej chwale, ku Jego chwale, mimo wszelkich ataków, mimo wszelkich okoliczności negatywnych, mimo wszelkich trudności, które szybko mogą nas albo mogłyby nas zniechęcić. Które mogłyby nas zniechęcić. Tej łaski Bożej doświadczył też Mojżesz. Otrzymał od Boga zadanie, by iść do Faraona i wezwać go do uwolnienia Izraelitów. Uważał, że jest to ponad jego siły. Mojżesz prosił to też, jeśli znalazłem w łaskach w oczach Twoich, gdy znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem w oczach Twoich łaskę. Odpowiedź Boża jest poruszająca. Także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. Tak jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 33 rozdziale, w wersecie 13. Ty także możesz znaleźć łaskę w oczach Pana. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest bardzo ważne, żebyś znalazł łaskę w oczach Pana, gdyż bez łaski Bożej nie ma żadnej szansy, aby uniknąć wiecznego potępienia, na które każdy z nas zasłużył. Ty także na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ten, kto uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.